Znajdujemy się na terenie oczyszczalni ścieków miejskiej spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja. Za mną stara, wyłączona już przez nas instalacja, która właśnie ukończyła 50 lat od momentu jej uruchomienia w 1972 roku. Dlaczego mogliśmy to zrobić? Ponieważ wybudowaliśmy nową instalację ciąg biologicznego oczyszczania ścieków. Dzięki tej nowej inwestycji na kolejne dziesiątki lat zabezpieczymy potrzeby naszej lokalnej społeczności w zakresie ekologicznego, czystego zagospodarowania naszych ścieków. To nowoczesna instalacja odpowiadająca najbardziej wymagającym standardom, także dużo mniej emisyjna, bardziej przyjazna mieszkańcom okolicy, jeśli chodzi o siłę emisji zapachów. Całkowity koszt inwestycji obejmującej również przepompownię przy ulicy Mickiewicza czy bardzo nowoczesny system monitoringu sieci wynosi około 85 milionów złotych, przy czym 45 milionów złotych to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Drodzy mieszkańcy Białej Podlaskiej i być może nie tylko, bo mam nadzieję, że ten materiał obejrzą również inni. Niektóre widoki nie będą prezentowały się jak instagramowa plaża na Zanzibarze, ale to jest właśnie nasza rzeczywistość, a Bialskie Wodociągi i Kanalizacja chciały podzielić się czymś, co dla nas wszystkich jest bardzo ważne, choć w ogóle niedoceniane. Znajdujemy się na terenie budowy oczyszczalni ścieków przy ulicy Brzegowej. I właśnie dlatego, że ciągle jeszcze jest to teren budowy, przypomina on raczej krajobraz księżycowy niż wspomnianą rajską plażę. Niemniej jednak jest to dla Was, drodzy mieszkańcy, jedyna właściwie okazja do odbycia wycieczki po takim miejscu i to jeszcze w trakcie prac. Chciałabym, abyście mieli szansę uświadomić sobie, jak wiele potrzeba, aby to, co codziennie spływa z Waszych toalet, myjni, zmywarek, pralek, tym podobnych, mogło bezpiecznie popłynąć do rzeki Krzny bez złego wpływu na nią. Pomyślcie o tym czasem. Zapraszam na wycieczkę. Oczyszczalnia ścieków została dodana do eksploatacji w 1972 roku, czyli 50 lat temu. W początkowej fazie służyła do oczyszczania ścieków przemysłowych zakładu włókienniczego Biawena. Tu mamy stary ciąg oczyszczalni, który został wyłączony z eksploatacji. Tu mamy nowo wybudowaną oczyszczalnię, która obecnie funkcjonuje. Codziennie do oczyszczalni dopływa 9 tysięcy metrów sześciennych na dobę, co w przeliczeniu daje nam 9 milionów litrów. Także sami Państwo widzicie, że ta ilość ścieków jest naprawdę ogromna. W przeliczeniu na ilości wiatr, które musiałby ktoś tutaj przynieść i wlać do oczyszczalni, to jest 900 tysięcy wiatr 10-litrowych. Jest tego naprawdę sporo. W tym momencie znajdujemy się w budynku krat, do którego dopływają głównym kanałem ścieki. W tym budynku zamontowane zostały dwie kraty pracujące w trybie automatycznym, które służą do zatrzymywania grubszych nieczystości dopływających w głównym kanale, typu kamienie, patyki, jakieś inne wszystkie zanieczyszczenia, które znajdują się w kanalizacji, a nie powinny tam trafić. Za budynkiem krat ścieki płyną w dalszej części do piaskownika komunalnego. Po czym trafiają dalej do pompowni głównej, gdzie zamontowane są cztery pompy, których zadaniem jest przetłoczenie ścieków na dalsze obiekty oczyszczalni. Na stację zlewną dowożone są ścieki z tzw. szamp z nieskanalizowanej części miasta i gminy Biała Podlaska. I dowożone są one samochodami asenizacyjnymi, czyli tymi beczkowozami. Skąd trafiał naciąg główny przed budynek krat do kanału głównego celem oczyszczenia? Z pompowni głównej pompami ścieki przetłoczone są rurociągiem pod ziemią na piaskowniki przedmuchiwane. W piaskownikach przedmuchiwanych w procesie sedymentacji, czyli opadania, usuwany jest piasek w procesie flotacji
a w procesie flotacji usuwany jest tłuszcz ze ścieków. Ścieki płynąc przez piaskownik trafiają następnie do osadnika wstępnego, gdzie osad jest odseparowany od ścieków. Tutaj jest pompownia osadów. Osad z budynku pompowni osadów trafia następnie do części osadowej, usytuowanej na drugiej części zakładu. W reaktorze biologicznym usuwane są związki azotu i fosforu zawarte w ściekach. Jest to zupełnie nowy obiekt, w pełni zautomatyzowany. Są zainstalowane sondy do pomiaru wskaźników odpływających ścieków w komorach biologicznych. Do procesów zachodzących w reaktorze potrzebne jest powietrze, które tłoczone jest z ujęcia dmuchaw, z budynku dmuchaw. W budynku dmuchaw zainstalowane są dmuchawy, które tłoczą powietrze do komorów biologicznych, gdzie powietrze rozpływa się na poszczególne komory w procesie nitryfikacji. W budynku dmuchaw dodatkowo zainstalowane ujęcie wody technologicznej, to jest oczyszczonych ścieków, które wykorzystywane są do płukania urządzeń technologicznych na oczyszczalni. Rozwiązanie to jest idealne na nasze czasy, dlatego że wykorzystuje się ścieki oczyszczone, zmniejszając jednocześnie zużycie wody z sieci wodociągowej. Ścieki płynąc z bioreaktora przepływają następnie do komory rozdziału, gdzie są rozdzielane na trzy okrągłe zbiorniki. To są osadniki wtórne radialne, które są już ostatnim etapem oczyszczania ścieków, gdzie te ścieki już trafią do komory odpływowej i do odbiornika rzeki Krzna. Jakość oczyszczonych ścieków w sposób ciągły monitorują analizatory ścieków. Osad wstępny pompowany jest z budynku pompowni osadów rurociągiem pod ziemią na dalszą część zakładu. Osady następnie trafiają z zagęszczacza ze zbiornika osadów do komór fermentacyjnych w celu procesu fermentacji. Są to nowe wybudowane obiekty, gdzie osad podgrzewany jest do temperatury 37 stopni i tam w procesie fermentacji powstaje biogaz, który następnie trafia rurociągami do zbiornika biogazu. Biogaz wytworzony z osadów w komorach fermentacyjnych służy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Podczas pracy agregatów prądotwórczych produkowana jest energia elektryczna i energia cieplna. Gospodarka biogazowa wyposażona została w szereg elementów poprawiających parametry ujmowanego biogazu. Filtry siloksanów, urządzenie do schładzania biogazu, odsiarczalnie biogazu. Odory z hermetycznych instalacji będą odprowadzane do dwóch biofiltrów na oczyszczalni ścieków, gdzie będą oczyszczone. Zmodernizowana oczyszczalnia będzie służyć mieszkańcom miasta i gminy Białej Podlaskiej. Będzie oczyszczać ścieki do wymagań stawianych przez przepisy prawa. Ponadto schermetyzowane urządzenia nie będą emitować odorów do otoczenia, co poprawi komfort mieszkańców sąsiadujących osiedli.